To nie był zbrodniarz, morderca typu Himmlera lub Hyssa. Bühler to przede wszystkim człowiek słaby, oportunista. Bez takich narzędzi Hitler, Himmler i Frank byliby bezsilni. Bez takich Bühlerów eksterminacyjny program hitlerowski nie byłby realizowany. Jak przebiegał proces Józefa Bühlera, zwanego również prawą ręką Hansa Franka, zapraszamy na kolejny odcinek. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Radosław Kusmierz. Postać Józefa Bühlera z całą pewnością nie wzbudzała takich emocji jak inni zbrodniarze, których postawiono przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Pod względem okrucieństwa i rozwijania spirali terroru daleko było mu do takich oskarżonych jak Amon Goethe, Rudolf Hess czy członkowie załogi oświęcimskiej. Mimo to proces Józefa Bühlera możemy uznać za najważniejszy, jaki toczył się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Jako prawa ręka Hansa Franka i de facto druga osoba w Generalnym Gubernatorstwie, był Józef Bühler uosobieniem zbrodniczego charakteru niemieckiej okupacji. Było to szczególnie istotne, gdy weźmiemy pod uwagę, że właściwy przywódca Generalnego Gubernatorstwa, czyli Hans Frank, nie został niestety postawiony przed polskim wymiarem sprawiedliwości, lecz dołączył do grona oskarżonych w tzw. pierwszym procesie norymberskim. Osobiście uważam to za dużą niesprawiedliwość. Hans Frank, jako generalny gubernator przez cały okres funkcjonowania tego tworu, jako człowiek odpowiedzialny za cierpienie milionów Polaków i Żydów, powinien być sądzony nad Wisłą. Tak się jednak nie stało. Tym bardziej zrozumiała pozostaje skrupulatność i konsekwencja, z jaką polski wymiar sprawiedliwości postanowił zbadać sprawę Józefa Bühlera. Zanim jednak przejdziemy do omówienia zbrodni popełnionych przez Józefa Bühlera i przebiegu jego procesu, pochylmy się nieco nad sylwetką oskarżonego. Józef Bühler urodził się 16 lutego 1904 roku w Waldze-Wirtembergi jako 11 z 12 dzieci piekarza Friedricha Bühlera oraz jego żony Marii. W domu panowało wychowanie w duchu katolickim, a przywiązanie do wiary było dla późniejszego zastępcy Hansa Franka tak silne, że nigdy, mimo iż byłoby to szczególnie mile widziane z racji pełnionych przezeń funkcji, nie popełnił apostazji. Po ukończeniu w 1922 roku szkoły i matury w Neuburgu, Bühler rozpoczął studia prawnicze, a 8 lat później otrzymał tytuł doktora nauk prawnych i rozpoczął pracę w kancelarii doktora Hansa Franka, który odtąd miał się stać protektorem Bühlera przez resztę jego życia. Hans Frank był w tym czasie prawnikiem znanym z tego, że bronił narodowych socjalistów, w tym przede wszystkim samego Adolfa Hitlera, stając się jego osobistym adwokatem. Gdy Hitler został mianowany kanclerzem w 1933 roku, kariera Franka nabrała rozpędu. Został on mianowany na bawarskiego ministra sprawiedliwości i pociągnął za sobą Bühlera, który przyjął posadę pracy w jego ministerstwie, a 1 kwietnia 1933 roku zapisał się do NSDAP. Rok później spadły na niego kolejne awanse. W październiku, co też odbyło się przy niemałej pomocy Hansa Franka, Bühler został powołany do Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy w Berlinie, obejmując zarazem posadę prokuratora w Sądzie Okręgowym w Monachium. Gdy w przededniu II wojny światowej Bühler został powołany do Wehrmachtu, Frank skutecznie uchronił go przed tym niepożądanym obowiązkiem. Widział bowiem dla swojego protegowanego zupełnie inne zadanie. Chciał, aby ten pomagał mu w tworzeniu administracji na okupowanych ziemiach polskich. Gdy 12 października Adolf Hitler zrezygnował z zachowania jakichkolwiek resztek polskiej państwowości i ogłosił powstanie Generalnego Gubernatorstwa, to Hans Frank został wyznaczony na jego zarządcę. Nie powinno więc nas dziwić, że i tym razem za zaszczytami Hansa Franka poszły awanse Józefa Bühlera, który najpierw został mianowany szefem Kancelarii Generalnego Gubernatora, a od maja 1940 roku stał się szefem rządu Generalnego Gubernatorstwa i prawą ręką Hansa Franka. Stanowisko, które objął, z pozoru nie wskazywało, aby Bühler mógł być zaangażowany w jakieś poważne zbrodnie. Można by rzec, że był on postacią absolutnie drugorzędną i pełnił przede wszystkim funkcje reprezentacyjne w zastępstwie pochłoniętego innymi obowiązkami Hansa Franka.
Bühlera często można dostrzec na rozmaitych fotografiach, z takich wydarzeń jak otwarcie osiedla dla Niemców, nadzorowanie prac budowlanych czy przyjmowanie skromnych delegacji. Daleko było mu do krwiożerczego nazisty, który czerpie przyjemność z czyjegoś cierpienia. Rzeczywistość była jednak dużo bardziej skomplikowana. Bühlerowi, jako doświadczonemu skądinąd prawnikowi, przypadło nadzorowanie sądownictwa Generalnego Gubernatorstwa. Sądownictwa, które wyznaczało niejako tory administracji Generalnego Gubernatorstwa, a jak się okazało, również jego zbrodniczy charakter. Jeśli chodzi o najbardziej jaskrawe przejawy aktywności Bühlera w zbrodniczym charakterze Generalnego Gubernatorstwa, na pierwszy plan wysuwają się trzy kwestie. Jedną z nich była przede wszystkim außerordentliche Befriedungsaktion, czyli nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, o której wielokrotnie wspominaliśmy w naszych odcinkach. To właśnie w oparciu o jej wytyczne Niemcy stworzyli obóz Auschwitz, w którym pierwotnie osadzali przedstawicieli polskiej inteligencji. To również w ramach akcji AB Niemcy przeprowadzili szereg masowych egzekucji w miejscach tak dobrze dzisiaj znanych, jak Palmiry czy Krzesławice. Decyzja o tej akcji zapadła na najwyższych szczeblach okupacyjnej administracji, a w organizowanych zebraniach brał udział również Józef Bühler, co jasno pokazuje, że miał on od samego początku bezpośredni wgląd w zbrodniczą politykę reżimu, któremu służył. Kolejną przestrzenią, w której Bühler ukazał swoją absolutną uległość względem reżimu III Rzeszy, była tak zwana Gnadenkommission, czyli Komisja Łaski, za sprawą której Bühler posłał na śmierć setki ludzi. Bühler był jej członkiem wraz z innymi wysokimi rangą funkcjonariuszami. Jej zebrania nie były regularne, zbierały się okazyjnie, a ich rola, jak sama nazwa wskazuje, polegała na pozytywnym rozpatrzeniu niektórych spraw i zastosowaniu prawa łaski. Po przeprowadzeniu dokładnej kwerendy, Jan Zen zauważył, że Józef Bühler ani razu nie skorzystał z prawa łaski, co zdarzało się nawet Hansowi Frankowi. Najbardziej jednak bezpośrednim przykładem zaangażowania Józefa Bühlera w zbrodniczą politykę III Rzeszy Niemieckiej był jego udział w konferencji Wannsee, która odbyła się 20 stycznia 1942 roku w Berlinie. To właśnie podczas tej konferencji podjęto decyzję o Endlösung der Judenfrage, czyli tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Jakkolwiek mylnie wskazuje się, że dopiero od tego momentu rozpoczęto masowe mordowanie Żydów, w rzeczywistości rozpoczęło się ono już w połowie 1941 roku. To faktycznie konferencja Wannsee była po pierwsze usankcjonowaniem tego stanu, a po drugie wyznaczeniem konkretnych ram do realizacji tego zbrodniczego projektu. Bühler znalazł się w ekskluzywnym gronie 15 niemieckich dygnitarzy, obok Reinharda Heydricha i Adolfa Eichmanna, którzy ze szczegółami i bez najmniejszych emocji rozprawiali o wymordowaniu milionów ludzi. Bühler był zresztą bardzo aktywny podczas tego spotkania. Prawdopodobnie za namową, za sugestiami Hansa Franka podkreślał i starał się uzyskać potwierdzenie tego, że problem żydowski na terenie Generalnego Gubernatorstwa zostanie rozwiązany jak najszybciej. Poza tymi konkretnymi przykładami musimy pamiętać o kilkuletniej spirali zbrodni rozwijanej przez Niemców na terenie Generalnego Gubernatorstwa, której Bühler nie tylko się nie sprzeciwił, ale aktywnie wspierał wysiłki niemieckiej administracji w zwalczaniu Polaków i Żydów. Wszystko to czyni go jednym z największych zbrodniarzy. Józef Bühler w ślad za swoim promotorem Hansem Frankiem opuścił Kraków 17 lub 18 stycznia 1945 roku. Postanowił schronić się w Górnej Bawarii, gdzie 30 maja został schwytany przez Amerykanów w miejscowości Schrobenhausen. Nie od razu trafił do Polski. Najpierw postanowiono wykorzystać jego wiedzę w procesie niemieckich zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, gdzie występował jako świadek obrony w procesie Hansa Franka. Trzeba przyznać, że Bühler pozostał wierny swojemu zwierzchnikowi do samego końca. Całą odpowiedzialność zrzucał bowiem na nieżyjącego od 10 maja Friedricha Wilhelma Krügera. W tym czasie strona polska prowadziła zabiegi ekstradycyjne, które zakończyły się sukcesem wiosną 1946 roku. 25 maja Józef Bühler wylądował w Polsce. Było to zasługą Jana Zena, który osobiście wypełnił wniosek ekstradycyjny, wskazując w nim, że Bühler jest poszukiwany za systematyczny terroryzm, mordowanie i deportację obywateli polskich do obozów koncentracyjnych.
Przez pierwszy rok swojego pobytu w Polsce Bühler nie stanowił bezpośredniego zainteresowania polskich prawników. Wynikało to z tego, że w tym czasie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym toczyły się inne procesy niemieckich dygnitarzy. Dopiero w marcu 1947 roku doszło do rozpoczęcia właściwego dochodzenia, które podjął nikt inny jak Jan Zen. Przez kolejne miesiące zajmował go jednak duży proces załogi Auschwitz, podczas którego przed sądem stanęło 40 zbrodniarzy i zbrodniarek. Do Bühlera powrócił więc dopiero jesienią. Za tę zwłokę mogła odpowiadać jeszcze jedna kwestia. Otóż Bühlera bardzo trudno było oskarżyć w sposób bezpośredni, w sposób indywidualny. Otóż nie było dowodów mówiących o tym, że bezpośrednio popełnił on jakąś zbrodnię. Co więcej, Bühler bardzo rzadko pozostawiał podpisy na dokumentach świadczących o stosowaniu polityki represyjnej. Co prawda dowodów wciąż przybywało, ale nie zawsze dotyczyły one bezpośrednio Józefa Bühlera. Pojawiła się więc koncepcja, aby Bühlera, zresztą bardzo słusznie, osądzić jako przedstawiciela generalnego gubernatorstwa, w czym zamknąłby się ogół zbrodni przeprowadzonych przez Niemców na terenie okupowanej Polski. Proponowano również, aby osądzić Bühlera w towarzystwie innych Niemców, jednakże Jan Zen absolutnie odrzucił tę propozycję, ponieważ uznał, że Józef Bühler ma być osądzony jako główny wykonawca polityki III Rzeszy w Generalnym Gubernatorstwie. Po przyjęciu takiej linii postępowania Zen przystąpił do pracy, którą rozpoczął od skompletowania rozmaitych źródeł ilustrujących zbrodniczą politykę Niemców w Polsce oraz udział w niej samego Bühlera. Podobnie jak przy procesie norymberskim, nieocenionym źródłem informacji okazał się dziennik generalnego gubernatora Hansa Franka. Ponadto wykorzystano dzienniki urzędowe, druki ulotne, prasę i co bardzo ciekawe, co bardzo interesujące, wykorzystano również materiały wchodzące w skład tzw. tygodnika dźwiękowego guberni generalnej. Jeśli chodzi o proces Bühlera, to na tle pozostałych przewodów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym wyróżniała go właśnie baza źródłowa, która od 29 kwietnia do 5 maja 1948 roku była uzupełniana przez informacje uzyskane podczas 6 przesłuchań. Podobnie jak w przypadku innych procesów, odbywały się one nie w więzieniu, lecz w siedzibie Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, która mieściła się przy ulicy Grodzkiej 52 w Krakowie. Nauczony doświadczeniem Zen doskonale wiedział, że przesłuchiwani więcej powiedzą w komfortowych warunkach, aniżeli w więziennych ścianach. Linia postępowania Bühlera podczas przesłuchań przypominała wszystkie poprzednie zeznania. Starał się on zrzucić odpowiedzialność na pion policyjny. Nie znosiło to jednak krytyki z obfitymi źródłami, które pokazywały, że dla akcji represyjnych niezbędne było przygotowanie administracyjne i prawne, za które odpowiadał między innymi Józef Bühler. Bühler oczywiście zaprzeczał. Jako doświadczony prawnik doskonale wiedział, co może, a czego nie powinien mówić. W obliczu takiej postawy Zen pozwalał sobie na pewne uszczypliwości uderzające w prawnicze wykształcenie Bühlera. A o konwencji haskiej pan słyszał? I o tym, że Niemcy ją podpisały? Nie zmieniło to jednak nastawienia prawej ręki Hansa Franka. Nawet wtedy, gdy Zen przedstawił mu kopię protokołu konferencji w Wannsee, Bühler marginalizował swój udział, a w pewnym momencie stwierdził, że nie wiedział o istnieniu obozów zagłady, choć budżet na ich budowę z racji położenia na terenie Generalnego Gubernatorstwa zatwierdzał jego rząd. Po 6 przesłuchaniach dochodzenie zostało zamknięte, a zgromadzony materiał dowodowy przekazany prokuraturze. Liczył sobie blisko 139 akt. Właściwy proces ruszył 17 czerwca 1948 roku w gmachu Sądu Okręgowego w Krakowie przy ulicy Senackiej. Gdy Bühler w asyście milicji wszedł na salę, ta błyskawicznie ucichła, ciekawie przyglądając się oskarżonemu. Wygląd zewnętrzny nie sprawia groźnego lub ujemnego wrażenia. Oto nie stary człowiek, lekko otyły, o nic nie mówiących rysach niemieckiego urzędnika, zachowujący się spokojnie i umiarkowanie, grzecznie w stosunku do straży i otoczenia. W taki sposób scharakteryzował Bühlera naoczny świadek tamtych wydarzeń. Proces rozpoczął się od przemówienia przewodniczącego Trybunału Alfreda Aimera. Obok niego zasiedli Józef Zębaty oraz Henryk Cieśluk, których wspomagało 4 ławników. Oskarżycielami byli prokuratorzy Tadeusz Cyprian i Jerzy Sawicki, a do niełatwej obrony wyznaczono z urzędu Stefana Kosińskiego i Bertolda Rapoporta. Po przemówieniu odczytano akt oskarżenia,
w zgodzie z którym przebiegały kolejne dni procesu. Zgodnie z przyjętą linią, Bühlera postanowiono osądzić w kontekście zbrodni całego generalnego gubernatorstwa, którego ten, zaraz po Hansie Franku, był najwyższym przedstawicielem. W związku z tym, podczas procesu poruszono następujące kwestie. Beznadziejny standard życia okupowanej ludności, jako efekt celowej polityki Niemców, pacyfikację wsi, praca przymusowa, prześladowanie kościoła, mordowanie Żydów, malwersacje finansowe, obozy koncentracyjne i zagłady, wysiedlanie ludności, likwidacja szkolnictwa, w tym Sonderaktion Krakau, akcją Zamość oraz grabież polskiej kultury. Dla każdego ze wspomnianych zagadnień powołano konkretnego świadka, który niekoniecznie znał Bühlera osobiście, ale doskonale obracał się w poruszanej materii. I tak też w sprawach kościoła był to ksiądz Stefan Mazanek, a w kwestiach kultury sam Karol Estreicher Jr. Bühler był aktywny podczas procesu. Wcześniej dokładnie zapoznał się ze swoimi aktami, a później chętnie odpowiadał na pytania. Zabierał głos, czasami zresztą jego wypowiedzi trwały bardzo długo, za co upominał go sędzia Eimer. Eksdygnitarz wykazał się bardzo dużym spokojem. Nie reagował nerwowo i słuchał dokładnie wszystkich postawionych zarzutów. Na uwagę zasługuje postawa obrońców Bühlera, którzy mimo niełatwego zadania wywiązali się z niego wzorowo. Mimo oczywistego zaangażowania Bühlera w zbrodnię, celnie wskazywali oni, że materiał dowodowy nie zawsze precyzyjnie wskazuje winę Bühlera. Trybunał postanowił zastosować dowód dolus eventualis, polegający na tym, że sprawca, choć nie popełnił zbrodni bezpośrednio, to wiedział o niej i w pełni ją akceptował. Proces zakończył się 10 lipca 1948 roku, po upływie 23 dni, a wyrok nie mógł być inny. Śmierć przez powieszenie. Gdy Bühler usłyszał wyrok, coś w nim drgnęło. Zdaniem świadków błyskawicznie zauważalne stało się u niego przygnębienie. Wyrok przez powieszenie wykonano 22 sierpnia 1948 roku na dziedzińcu więzienia przy ulicy Montelupi w Krakowie. Proces Józefa Bühlera był ostatnim procesem prowadzonym przez Najwyższy Trybunał Narodowy. Szalenie interesującą instytucję, która po przeprowadzeniu tego procesu zakończyła swoją działalność. Nie oznaczało to oczywiście końca rozliczeń z niemieckimi zbrodniarzami, względem których przez kolejne dekady prowadzono rozmaite próby ekstradycyjne. Wielu z nich nigdy nie odpowiedziało za popełnione przez siebie zbrodnie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik i Justynę Stopińską oraz panów Radosława Kusmierza, Rudolfa Miczkę, Tomasza Sadurskiego, Adama Kozłowskiego, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Krzysztofa Piekorskiego, Krzysztofa Piekarskiego, Adriana Martynowicza oraz Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.